Nożownik przetrzymywał w sklepie zakładniczki w Paryżu. Został aresztowany w Paryżu, aresztowano nożownika, który przetrzymywał dwie zakładniczki. Uzbrojony wnucz mężczyzna wziął w poniedziałek po południu jako zakładniczki dwie kobiety w sklepie w 12 dzielnicy Paryża. We wtorek został aresztowany, a jego zakładniczki uwolnione, poinformował szef MSW Francji Gerald Darmanin. Podczas interwencji policji nikt nie został ranny. Napastnik to 56-letni mężczyzna, cierpiący na zaburzenia psychiczne. Jest znany paryskiej policji, ponieważ dawniej nękał lekarza w jego gabinecie. W poniedziałek, podszywając się pod byłego tunezyjskiego sędziego, mężczyzna zaatakował dwie kobiety matkę i córkę. Wziął je jako zakładniczki w sklepie z narzędziami w pobliżu Bastylii. Do zdarzenia doszło około godzina 15.30. Następnie, według źródeł AWP, zadzwonił na policję i zażądał połączenia z ministrem sprawiedliwości Erikiem Dupondem-Morettim. Negocjacje z nożownikiem na miejsce zdarzenia przybyli zwykli policjanci, ponieważ ze względu na stan psychiczny nożownika nie zdecydowano się na wysłanie oddziału antyterrorystycznego. Około godzina. 22 po długich negocjacjach napastnik uwolnił matkę. Druga kobieta była przetrzymywana całą noc. Aż do godzina 8 rano. Od razu po jej uwolnieniu mężczyzna został aresztowany. O zakończeniu policyjnej operacji poinformował we wtorek minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Napastnik został aresztowany. Nikt nie odniósł obrażeń. Przekazał szef MSW.